zawsze się coś ciekawego dzieje. No zawsze, a to sprzątamy, a to gdzieś idziemy, a to czytamy prasę, a to coś robimy, a to oglądamy jakieś telewizje, a to jest, mamy czasem jakieś dyskoteki, no tam się coś dzieje, no po prostu. Sądzi, czy to jest dobry pomysł? Myśmy pomyśleli sobie, że tutaj motywem przewodnim może być praca. Praca to tak za dużo powiedziane. Zajęcia, bo chodzi o to, że my staramy się przy nich być, wspierać ich w tym, co robią i jak najbardziej, żeby dążymy do tego, żeby byli samodzielni. Jaka praca może dać człowiekowi szczęście? No jak nie ma to ta praca, która nie ma żadnych konfliktów, tak? Na przykład jaka? No jak są skarbowe, że już na zucha mówi, że jest wola i żeby móc jej pomóc, to też można. Wy tutaj pracujecie, oczywiście. A co wy tutaj robicie? Jaką pracę wykonujecie? Ja uwielbiam to tutaj robić, siekać i dawać do patelku. I to jest też praca? Też jest praca. A w domu też? To co robisz w domu, to też jest praca? Tak. Pomagam rodzicom, sprzątam walki, przyklatkach. A jak ty sądzisz, czy człowiek bez pracy może być szczęśliwy, tylko się bawi, a nie pracuje? Nie. Jednak po prostu człowiek musi pracować. Jest teraz ta rzecz, mój brat nie ma pracy. Jakoś pospieramy z rodzicami. Chcemy mu pomóc, ale się jakoś nam nie udaje, modlimy się, żeby znalazł. Bo bez pracy to nic nie ma. Człowiek musi być po prostu wartości. Co jeszcze lubisz robić? Jestem jeszcze aktorką zawodu. Ach, świetnie, no pewnie, że tak. Działam w Teatrze Kramera w Waninie. Ostatnio to była premiera Rzęsy Fredry. O, świetnie. A kogo grałaś? Klarę. No wiem. Klarę. Znakomicie, główna rola. I był Bucio fajny. To w kuchni robiłam? Czosnek chroniłam. Czosnek. Ach, no to jest taka trudna sprawa, bo to wszystko pachnie tym czosnkiem. Tak, wiem. Patrzę, że umyj właśnie ręce, patrzę mi czosnki. Ja mam śmywalkę aż sama, aż pogad oddaję i tak ten dzień leci. Smacznego wam? Kiedy to fajne. Mamy kurczatę buzi. Co ty najbardziej lubisz robić? Oprócz komputera. Oprócz komputera jest wkładanie do zmywarki. A dlaczego? Bo muszę pani pomóc. Mm-hmm. Punkty zbierać. Mm-hmm. Całą kolekcję. I czy praca jest ważna w życiu człowieka? No ważna jest praca. Bo? Jakby nie było. Bo? A, jeszcze odkurzanie. A, odkurzanie. A jakie jest ulubione twoje zajęcie? Zmywarka, odkurzanie, co jeszcze? I dalej już nie pamiętam. Ale te dwie rzeczy. No a gotowanie? No gotowanie też. Co robisz, jak przygotowujecie obiad, to co robisz? No zaraz po obiedzie zmywanie do zmywarki. A przed obiadem? Wyjmowanie naczynia umyte. A jak wy tu obchodzicie urodziny? Jak ktoś tu ma urodziny, to jak obchodzicie urodziny? A wy jakieś szastka, czy jakieś herbatkę, czy jakąś kanapkę, czy jakąś kawa, herbata albo szastko. Czego byś ty sobie życzyła na te urodziny twoje, jakbyś sobie chciała życzenia złożyć? Czego byś sobie najbardziej życzyła na twoje urodziny? Ja bym sama złożyć życzenia, żeby była zdrowa, radowa. Wesoła, szczęśliwa, no i zadowolona. No i słusznie, tak. No i żeby ja kochała Pawła. No tak, to jest ważne. I ja bym chciała być jego żoną. Chciałabyś być jego żoną, tak? Tak, gdyby on był moim mężem. Byłoby to piękne, na pewno. Chciałabym z nim ślub. Tak. I by zawierował jego mąż i jego żona. Naturalnie, że tak. No takie masz marzenia. No tak. Takie masz marzenia. Ja nie będę ze mną kupował. Jak będę kupował, on będzie płacił za wszystko. Ach,
no tak. Jak podeszła na przykład na miasto, ja będę kupować, a będę płacić. To jest takie zadanie męża. To musi myśleć, co robi, no, bo uważaj. Tak, no to trzeba bardzo myśleć cały czas, co tak, robi tak. I uważać. No ale powiedz, czy praca jest ważna, żeby ważne, pracować? Żeby umysł pracował. Trzeba pracować, człowiek musi pracować. No musi, ja to dobrą pracę mam. No dobrą pracę. A jaka to jest dobra praca? Powiedz, jaka to jest dobra praca? Dobra praca, dobre jedzenie tu jest. A jakie są między nimi relacje? To znaczy, czy tu się zawiązują przyjaźnie, czy tu oni współpracują? A to bardzo ważne pytanie. I no, to jest tak jak w każdej grupie. I są przyjaźnie, i są jakieś takie, zaobserwowałyśmy jakieś takie, teraz ostatnio się właśnie bardzo porobiło, takie skomplikowane te relacje się porobiły. Nie, pan, jeszcze, No to, czerwony, tak. Słuchaj. Dobra, nie przejmuj się. Tak, później ja będę chciał. Nie wiem, jak to Michał umiesz, jak to się włącza. O, nie pan zobaczy, proszę. Ja pan zobaczę. Co to jest? Czy to jest ok? Mogę ja? Nie, zaraz zobaczę, żeby się uda. Nastroiłem